Grzegorz Gniaczewski, witam po raz kolejny na kanale Agrawys. Jest dzisiaj ze mną Marcin Trybacki. Witam. A tematem dzisiejszego spotkania będzie pomoc na rozwój usług rolniczych. Marcin, wiem, że w tym działaniu oszykuje się sporo zmian i już nie tylko usługi rolnicze będą objęte wsparciem. Czy mógłbyś coś więcej na ten temat nam powiedzieć? Tak, poza usługami rolniczymi wsparciem objęte będą także usługi leśne, usługi w zakresie rolnictwa 4.0, usługi w zakresie melioracji, usługi w zakresie czyszczenia i dezynfekcji budynków. To dosyć spore rozszerzenie zakresu wsparcia. Dotychczas było tak, żeby ubiegać się o pomoc w tym działaniu, trzeba było wykazać się przynajmniej 2-letnim doświadczeniem w prowadzeniu usług rolniczych. Powiedz mi, czy w związku z rozszerzeniem wsparcia o nowe rodzaje usług również ten wymóg zostanie zachowany? Wymóg ten zostanie zachowany w przypadku świadczenia usług rolniczych i usług leśnych. W przypadku pozostałych działalności ten wymóg nie jest wymagany. Czyli rozumiem, że jeżeli będziemy chcieli zająć się usługami w zakresie melioracji, czy też usługami w zakresie czyszczenia dezynfekcji, czy rolnictwem 4.0, możemy założyć firmę i na nowo założoną firmę również taką pomoc się ubiegać. Tak, można zakładać działalność, nie trzeba prowadzić takiej działalności, można ją na nowo założyć, nie trzeba świadczyć wcześniej z takich usług, nie trzeba wcześniej świadczyć wystawiać faktur, jak to było w przypadku usług rolniczych. Dotychczas było tak, że maksymalnie z tego działania można było uzyskać 500 tysięcy złotych pomocy i było to dofinansowanie na poziomie 50%. Czy w tym zakresie są jakieś zmiany? Jeśli chodzi o wielkość kwoty pomocy, zostaje 500 tysięcy, do tylu można pozyskać środków pomocy. Jeśli chodzi o procent pomocy, to w ramach rolnictwa 4.0 oraz w ramach świadczenia usług w zakresie melioracji można uzyskać pomoc do 65% kwoty pomocy. To bardzo dobra wiadomość, bo to jest naprawdę atrakcyjny poziom dofinansowania, rzadko w obecnym prawie spotykany. Tak, bardzo rzadko, dlatego to jest też fajna możliwość, żeby uzyskać te pieniądze. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jeżeli chodzi o poszczególne rodzaje działalności, na jakie przykładowe inwestycje możemy pozyskać pomoc? Szczególnie chodzi mi o te nowe rodzaje, które zostały, mają być dodane. Jeśli chodzi o rozwój usług leśnych, tam można kupić m.in. ciągniki leśne, można kupić maszyny do przygotowania terenu pod zalesieniem, można kupić urządzenia do zrębkowania gałęzi drzew. Czyli wszystko, co wiąże się z sadzeniem, z pozyskiwaniem drewna, takie maszyny mogą tutaj wchodzić w grę. Tak, oczywiście. A co w przypadku tych usług związanych z melioracjami? Jeśli chodzi o melioracje, tam można kupić przede wszystkim koparki, m.in. do kopania stawów. Można kupić wszelkiego rodzaju urządzenia do kładzenia drenaży, do ich czyszczenia. A jeżeli chodzi o te usługi związane z czyszczeniem i dezynfekcją? Tam można kupić wszystkie maszyny, które będą służyły do czyszczenia, dezynfekcji budynków, inwentarskich hal, maszyn rolniczych, leśnych. Bo tu mówimy również o czyszczeniu, dezynfekcji nie tylko budynków, ale także maszyn, tak? Tak, również maszyny rolnicze, leśne. A co z rolnictwem 4.0? Jeśli chodzi o rolnictwo 4.0, to będzie można kupić m.in. stację meteo, będzie można kupić drony rolnicze, można będzie kupić wszystkiego rodzaju aparatury do pomiaru jakości gleb, powietrza. Czyli rozumiem, że to musi być coś więcej niż tylko rolnictwo precyzyjne, z którym mieliśmy do czynienia chociażby w poprzednich naborach w ramach usług rolniczych. Tak, to jest jeszcze wyjście poza ten obszar, który był wcześniej brany pod uwagę. Tu wychodzimy poza standardowe świadczenie usług z GPS-em na przykład. A powiedz Marcin, kiedy możemy spodziewać się naboru na to zmienione działanie? Zgodnie z nowym harmonogramem przedstawionym przez agencję, nabór będzie planowany na kwiecień, maj, czyli prawdopodobnie nie rozpocznie się wcześniej niż w kwietniu. Czyli w pierwszej połowie roku możemy spodziewać się, że jeszcze ten nabór powinien być. Tak, możemy spodziewać się, że jeszcze w pierwszej połowie roku on się rozpocznie i warto zaznaczyć, że to będzie też ostatnia szansa, żeby ubiegać się w tym prawie o takie dofinansowanie. W tej chwili projekt rozporządzenia podlega jeszcze opiniowaniu i konsultacjom. On być może będzie jeszcze się zmieniał, dlatego będziemy z Marcinem śledzić na bieżąco te zmiany i o wszystkim Was informować. Także na dzisiaj, Marcin, ja dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym odcinku, w którym będziemy mogli podać więcej szczegółów na temat planowanych zmian. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję.